jak na mnie jak patrzy, jak ja rzucę, nie wiem. Nagrywam. Moi drodzy, czasami wystarczy powąchać. Przecież to kurde śmierdzi. Ktoś zapyta, co to jest, jakieś jasnotowate coś. Tak, moi drodzy, to jest, moi drodzy, jakiś gatunek poziewnika. Poziewniki są dosyć częste i można je pomylić właśnie z jasnotami, ale one bardzo nieprzyjemnie śmierdzą. A jak smakują? Nie jest gorzki. Teoretycznie moglibyśmy go wykorzystać jak jasnotę, bowiem no, poziewniki nie są jakieś bardzo mocno trujące. Są nawet dane, że górne części poziewników były niegdyś zjadane. I w sumie, oceniając smak, uznaję, że być może niektórzy ludzie mogli je używać, bo nie są aż takie złe, tylko śmierdzą. Ale po obróbce termicznej mogą zmienić swój smak. Chwila, druga smak, drugi smak. Drugi smak, niestety gdzieś wyczuwam, że jest gorzkawy, ale tak delikatnie. Chcesz zyskać wiedzę pradawnego zbieracza? Kup naszego e-booka i zamień się w niego. A kupując już dzisiaj, zyskujesz 70% rabat na kolejne edycje naszego Atlasu Roślin. Dziady, dziady, dziady. Co się ugryzło? To był na pewno pająk. Nie przejmuj się, będzie dobrze, będzie żyła. A, trzeba się najeść na zaś, bo potem nie będzie. Rozumiecie? Naładować do pełna. Nim zjedzą ptaki, robaki i inne stwory. Jeść cenne źródło wody. Dobra, idziemy, bo mi łowca zbierasz, drugi ucieka. Ale pyszne, ale są takie uzależniające. Takie słodkie. Takie przyjemne. Ja tu nie wychodzę. Koniec odcinka, nie nagrywamy. Zioło na boreliozę. Zobaczcie, jakie ma kolce, żeby kleszcze kłuci zabijać. Oczywiście chodzi o korzeń, bo korzeniowi się przypisuje takie właśnie właściwości. Moi drodzy, dąb, ale jaki dąb? Zobaczcie na liście. Oczywiście dąb czerwony. Ktoś się kiedyś pytał mnie, a dlaczego żołędzie są blisko gałązki? Zobaczcie na liście. Prawdopodobnie był to dąb czerwony. A tu zobaczcie, już jest inny gatunek dębu, gdzie właśnie ma żołędzie i owoce na szypułkach. Koniecznie przyjrzyjcie się liściowi, bowiem liść, szypułki nie ma. Natomiast owoce mają szypułki. Napiszcie zatem w komentarzu, jaki to jest gatunek dębu. Dęba, dębu, dęba, dęba, dębu, dębu. Jak dojrzeją, będą pomarańczowe, smaczne. Chyba. Przyjdziemy tu za miesiąc. Spróbujmy. Tarnina, śliwa, śliweczki. Takie malutkie, piękniutkie, ale jakże cierpkie. Moi drodzy, one są cierpkie nie tylko teraz. One zawsze są cierpkie. Nawet tak mocno dojrzeją. Trzeba zużyć dużo cukru, żeby były jakkolwiek jadalne. Chociażby w małym stopniu. Wyrotycz pospolity. Zobaczcie, jakie piękne, charakterystyczne, żółte kwiaty. Nie zjadajcie jednak ich w zbyt dużych ilościach, bo mają tujon. A tujon ma takie właściwości, bym powiedział, niekorzystne dla zdrowia. Oczywiście w zbyt dużych ilościach, bo w mniejszych jest całkiem leczniczy. Jak się nie kości, to zobaczcie, ile tu jest pięknych, polnych kwiatów. Sam raz do zbierania, niektóre do zjedzenia, niektóre nie. Ale czasami nie trzeba po prostu kosić. Moi drodzy, nie kośmy aż tak często. Dajmy się tym kurczę roślinkom pokazać, wyjść z ziemi i pokazać swoje piękne walory.
jaskółki! Zobaczmy, co kryje się w tych gniazdach. Moi drodzy, właśnie wyleciało coś z niego. Obserwacja przyrody pokazuje pewne miejsca, które byście normalnie w świecie nie wiedzieli, co to jest. Chociaż prawdopodobnie tutaj na moim kanale są osoby pewnie doświadczone, znające się w temacie. Ale zobaczcie, co to za gniazda i co tam się w środku znajduje. Może nam się uda pewne zjawisko nagrać. Przy takich dziurach i gniazdach potrzeba oczywiście pewnej cierpliwości, żeby coś upolować. Ale moi drodzy, wystarczy siedzieć i cierpliwie czekać. Zatem energetycznie to nic nie kosztuje. Oczywiście ja w tych przygodach łowcy zbieracza, którą tutaj nagrywamy, no nie zamierzam krzywdzić ani jednego zwierzęcia. Oczywiście co najmniej z kilku powodów, ale chyba głównym powodem jest to, że to po prostu nie przejdzie w żaden cywilizowany sposób, nie w polskich warunkach, bo to jest po prostu illegal. Zobaczcie, tutaj jest o wiele mniej takich dziurek. Te nas nie interesują, bo to są prawdopodobnie murarki oraz inne owady. Chyba tutaj troszeczkę poczekamy, bo właśnie wyleciała taka z jednego z tych trzech gniazd jaskółka bardzo szybko, właśnie w tym momencie jak wyłączyłem kamerę. Ja nie rozumiem tego, czy ona czuje, że ja nie nagrywam, więc może po prostu ja tutaj sobie po prostu poczekamy i nic nie będziemy robić. To nie jest jakieś częste znalezisko, wy takich dziur najczęściej nie znajdziecie, bo tu musicie znaleźć takie fajne urwiska. Te gniazda mogą mieć nawet na 1,5 metra długości. Korytarze, gdzie ja takiego patyka włożyłem, żeby pokazać po prostu. On ma 50 cm, to jest za krótki. To teraz cierpliwie czekamy, aż mi się rozładuje bateria. Prawdziwy łowca zbieracz robiłby tutaj przy tych gniazdach po prostu pułapek. No i by sobie po prostu czekał. Jaskółki nade mną krążą, prawdopodobnie się boją tego, że no, je zagraża, jesteśmy zagrożeniem po prostu dla nich. No ale normalnie bym sobie tutaj poszedł, ale po prostu co się nie robi dla dobrych i ciekawych ujęć. Lepiej by było mieć obiektyw, teleobiektyw, no ale sorry bardzo. Mamy Sony ZV-1 kompakta. Moi drodzy, uwielbiam takie urwiska, bo są po prostu środowiskiem dla rzeczy ciekawych. Zobaczcie ten korzeń. On jest ogromny. No moi drodzy, no oczywiście co z tego wyrasta? No to chyba dobrze widzicie, co wyrasta. Jedna trzcina, druga trzcinka, trzecia trzcinka. Moi drodzy, trzcina, zobaczcie jakie kłącze, jaki korzeń gruby, długi. Coś niesamowitego. Moi drodzy, jeszcze przed nami dużo kilometrów marszu. Ja mam zbyt mało baterii, żeby tutaj tak stać i nagrywać ciągle. Tak na dobrą sprawę musielibyśmy zamontować tutaj fotopułapkę, żeby udało się tą jaskółkę wylatującą nagrać. Więc no, może kiedyś zamontujemy tę fotopułapkę po prostu. Uciekł. Jak widzieliście, tam sobie łaził kot, prawdopodobnie też poluje na jaskółki. Nie wiem, czy go do końca było widać, ale z całą pewnością ta menda to robi. Bo inaczej by taka tutaj nie była. Oczywiście łatwiej byłoby zapolować na tego kota. Zjadanie takich zwierząt domowych no, budzi pewną odrazę w naszej społeczności. Więc tabu. No dobra, ja się poddaję. A my obejdziemy tak dookoła. Czy dookoła. Tam 5 kilometrów. 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 I z powrotem do domu zając, 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 zając. Łap zająca. Widziałem tą małą mędę. Ha. Małego stworka. Czasami, moi drodzy, nie trzeba wcale daleko szukać. Oczywiście ja się nie nastawiam tutaj na jakieś robienie jakiegoś polowania czy czegokolwiek, bo nie chcę tego robić. Natomiast, moi drodzy, w łowieniu trzeba po prostu dużej cierpliwości. Wystarczy sobie usiąść w pewnym miejscu i czekać. Czasami zastawić jakąś pułapkę. Zresztą najpospolitsza broń palna już wystarczy, nie? Jeżeli ktoś uma. Zająca nie upolowałem, zostawmy go kotu.
zając nie zapoluje na kota, kot nie zapoluje na zająca, w dupie to mają. Ja też mam to w dupie, bo po co mam biegać za zającem, skoro... Rośnie tutaj pełno dojrzałych, nierobaczywych mirabelek, a jakby były nawet robaczywe, no to co? Cenne źródło białka. Wystarczy stać mniej swój i jeść. Taki robaczek. Gdzie? Te białe, widzisz to? To jest robaczek? Ma łapki? Botanicy, co to jest za robaczek? Ambrozja, bylico listna. Trochę zapachem przypomina bylicę, ale jest o wiele bardziej delikatna. Czy ma liście jak bylica? No w sumie tak, trochę tak. XXI wiek, cywilizacja, to i trzeba się napić cywilizowanej kawy. Moi drodzy, łowca, zbieracz kiedyś nie miał takich udogodnień, ale dzisiaj je mamy. To są, moi drodzy, przygody łowcy, zbieracza, oczywiście w XXI wieku, więc musimy dostosowywać się do warunków, jakie zastaliśmy. Chciałbym wam powiedzieć, że na terenie Polski niegdyś właściwie co rosło? Czy takie zbiorowiska były naturalne? Czy taki krajobraz tutaj, który widzimy w okolicy, był czymś naturalnym? Moi drodzy, oczywiście, że, ale niestety nie. Nawet łąka jest, moi drodzy, czymś no nienaturalnym. Łąki, moi drodzy, powstały w momencie, gdy wycięto lasy. W momencie, gdy ludzie powycinali lasy, no albo ewentualnie jakieś tam naturalne czynniki miały miejsce, czyli na przykład jakieś, nie wiem, pożary, silne wiatrołomy, sytuacje generalnie ekstremalne, ale w większości przypadków po prostu była to działalność człowieka. Człowiek wycinał drzewa po to, żeby uprawiać rośliny, po to, żeby hodować zwierzęta, w efekcie czego powstały łąki. O, łąki powstały oczywiście po to, żeby zwierzęta miały co jeść. Zatem wszędzie tutaj, gdzie się znajdujemy, właściwie kiedyś rosły tylko i wyłącznie drzewa. Polska była właśnie taką dżunglą, że tak powiem, złożoną głównie z drzew. Zatem bardzo, zobaczcie, jak mocno przetworzyliśmy nasz teren. Lesistość naszego kraju wynosi już 30%, a w praktycznym ujęciu nawet mniej. Zatem, moi drodzy, no, sytuacja się troszeczkę zmienia. Wszedłem w komosy, żeby tak nie wiało. Moi drodzy, zobaczcie, ile pięknej, fajnej komosy. Jadalnej oczywiście. Oczywiście komosze najlepiej jeść po obróbce termicznej, bo zawiera saponiny. Zatem nie jemy jej na surowo. Piękki, tłuściutki. Moi drodzy, właśnie szukaliśmy jakichś robaczków. Jeden taki tłuściutki mi gdzieś tam spadł, bo właśnie w takich starych pniach można czasami znaleźć jakieś tłuściutkie larwy i robaki. No ten jakoś był trochę pusty, może tu jest zbyt nasłonecznione miejsce. Nie wiem, ale nie ma. Nie ma robaków, niestety. Za to wieje wiatr, idziemy do lasu.
łaboń sobie w oddali, pływa pięknie. O, właśnie go złapałem, ostrość, ale teraz na pałkę wodną. Bo nie o łabędziu teraz, a o pałce wodnej. Moi drodzy, te pałki są, gdy są zielone, one są fajne, smaczne, jadalne. Można je zjadać jak kukurydzę. A oczywiście te części też można zjadać, tylko że się je bierze na jesień, przepraszam, na wiosnę, to takie bym powiedział, wychodzą z tego takie pory, ale w środku jest też korzeń, teraz nie będę wyrywał, bo warto tu przyjść po prostu na wiosnę albo na jesień i wtedy sobie te korzenie zjeść, które są pełne skrobi. Cicho jest, ciekawe co się dzieje. Specjalnie mu rzuciłem troszeczkę. Oczywiście nie mam nic przeznaczonego do jedzenia dla gołębi. Nie rzucam mu oczywiście chleba, który dla nich jest niejadalny. I nie powinno się karmić właśnie chlebem albo jakimiś takimi produktami. Także nie mam odpowiedniego jedzenia dla łabędzia. Zatem rzuciłem mu trochę piachu, żeby się tutaj pokazał w całej okazałości. Ty masz co do jedzenia. Zobacz, jaki piękny. Piękny. Selfie! Sweet focia! Dobra, nie chcę sweet focie ze mną. Idziemy pod górę. O! A wcześniej tego nie widzieliśmy. Później będzie można przyjść tu na jabłuszka. Dużo jabłek. To nie jest dzika jabłoń. To jest jabłoń uprawna, tylko zdziczała. A już nawet można zakosztować. Jak zielone jabłka. Ale moi drodzy, musimy iść, bo jak zawsze zaplanujemy sobie trasę taką spacerową, bym powiedział, krajobrazoznawczą. Natomiast potem okazuje się, że przeszliśmy 2 km, mamy tempo kilometr na godzinę, bo nagrywamy, bo co chwilę coś widzimy fajnego, wartego uwagi i chcemy uchłonąć to, co widzimy, nie tak, że przebiegniemy na jakiś szczyt górski i wow, jesteśmy na szczycie i koniec, tak? I posiedzimy 5 minut i schodzimy? Nie, moi drodzy, my sobie chodzimy i wnikamy, co tutaj można znaleźć ciekawego, bo chcemy wam też to po prostu przedstawić, pokazać, żeby to było po prostu coś więcej, a nie tylko biegamy i chodzimy. Ale moi drodzy, trasa jest zaplanowana, więc trzeba po prostu nie gadać, tylko iść, bo przed nami długa droga, jak zwykle. Jak tu iść, kiedy co chwilę coś, moi drodzy? Ostrożeń! Ale ktoś powie, panie, ile tych ostrożni? Oset to czy ostrożeń, ale ten jest inny. Widzicie? Liście? No ten trochę zjedzony. Ale o, tutaj. Ostrożeń warzywny. Wystarczy pozbyć się tych kolców tutaj. I go można spokojnie spożywać, zjeść. On jest bardzo smaczny. Bardzo przyjemny w smaku i delikatny, a tych kolców nie ma tak dużo. Z całą pewnością ostrożeń warzywny jest o wiele smaczniejszy niż kwaśny szczaw. Także jest to naprawdę cenne źródło. Popatrzcie, te łodygi w środku, one mają w środku takie coś białe, które jest fajne i słodkie. Oczywiście teraz już te łodygi są za stare, ale jak są młode, to je można normalnie, fajnie i ciekawie zbierać. Nawet takie cenne źródło wody. Tutaj sobie płynie rzeczka i generalnie rośliny też troszeczkę tą wodę niejako filtrują. Może nie jest to jakieś idealne filtrowanie, ale wciąż lepsze niż byście mieli pić z brudnej rzeczki, nie? Kozi brud już wielokrotnie pokazywałem. Tutaj są jadalne części, mają też takie fajne. To jest bardzo smaczna, bardzo fajna, smaczna roślina. Tylko że no, teraz może troszeczkę za późno jest. Ale chociaż jakieś takie mniejsze, jakbyście znaleźli. O! Sok mleczny. Ktoś powie, pewnie z mniszkiem mu się skojarzy. Powie, że jest gorzki, ale ten sok jest pyszny, słodziutki, fajniutki. O! Bąbelek! O, ja oddycham! O! Już nie oddycham. Zobaczcie. Aż wyskakuje. Już się nadaje. Chodźcie takie czerwoniutkie do mnie, chodźcie do mnie. Do mojej buzi, chodźcie. Nie bójcie się.
Nie zjem was. Nioch, nioch, nioch. Nioch, nioch, nioch. Kto to zgadnie, co to są za żółte muszelki na niebieskim tle? Oczywiście, moi drodzy, jest to szlak świętego Jakuba, prowadzący aż do Hiszpanii. Także możecie sobie przejść do Hiszpanii z Polski, nie ma problemu. Moi drodzy, jarzębina pospolita. W Polsce oczywiście można spotkać także jeszcze kilka gatunków jarząbu. Raczej rzadkie, jarząb rekinia, jarząb szwedzki. Ale moi drodzy, najpospolitszy jarząb, jarząb pospolity z owocami. Niektórzy mówią, że owoce są jadalne, inni, że trujące, a wszystko chodzi o kwas parasorbowy, generalnie, który jest substancją antyodżywczą. W małych ilościach na surowo dojrzałe owoce jarzębiny, one jeszcze nie są aż tak bardzo mocno dojrzałe, są, bym powiedział, raczej nie zjadać. Natomiast w większych, później, gdy mocno dojrzeją, nawet takie zjedzenie takich kiści kilku raczej nie powinno wam zaszkodzić. Natomiast z całą pewnością bezpieczne są przetwory z jarzębiny, z dojrzałej jarzębiny, czyli po obróbce termicznej. Ale nawet takie mi smakują, bardzo dobre. Takie ciekawe smaku. Szczylo i halina. A ten? O! No właśnie, to jest jednorazowe. Postrzelałabyś niecierpka? O, szczeli ładnie, zobaczcie. Te naziona są jadalne, smakują jak orzeszki. Bardzo smaczne, gorąco polecam. Lepiej zbierać z gruczołowatego, bo ma większe orzeszki oczywiście. Ten ma małe, ale jest jego tyle, to jest inwazyjna roślina, bardzo leśna, więc możecie zbierać, właściwie całe ziele możecie tnąć i gotować z odlaniem wody, ale orzeszki nawet na surowo. No można dodać do pizzy. Zamiast szpinaku można dodać do pizzy, pewnie. Tutaj widać, moi drodzy, owoce kaliny koralowej. Oczywiście, jeżeli jeszcze są niedojrzałe, jeszcze są niejadalne, ale to, co chciałbym wam powiedzieć, to to, że kalina ma ukryte działanie, które no, kobiety powinny pokochać, bowiem no, działa na takie damskie sprawy, na takie okresowe damskie sprawy, bowiem ma wybitne działanie przeciwskurczowe. Ale nie takie przeciwskurczowe na żołądek, a właśnie przeciwskurczowe na macicę. Wystarczy sobie pozbierać korę kaliny koralowej. Jeżeli ktoś chce dawkowanie, proszę bardzo, wbić sobie w internet, źródło wiedzy, doktor Różański, całe mnóstwo dawkowania. Tutaj nie będę z głowy wam mówił o dawkowaniu. Zbieramy sobie po prostu korę kaliny, robimy z tego napar, pijemy i podobnie działa. Czeremy. Cze? Po jest. Tydzień różnicy i znów znajdujemy się przy krzewie, który się nazywa czeremcha, zwyczajna, nie amerykańska, tylko zwyczajna. Wcześniej były owoce takie jeszcze no, mięsiste, natomiast teraz są tego typu, już takie suszki zasuszone. Teraz je spróbujmy. Moi drodzy, dopiero gdy czeremcha zwyczajna tak fajnie się zasuszy, to dopiero wtedy jest taka fajna, smaczna. Nadane są jej takie ciekawe, fajne nuty. Jest troszeczkę cierpka, ale przyjemna. Czyli takie suszone owoce są dopiero smaczne. Nawet, moi drodzy, wiele owoców, że tak powiem, uznawanych za trujące. Czasami się okazuje, że po prostu gdy one tak fajnie dojrzeją, nadawany jest im taki dosyć przyjemny smak. Zresztą na przykład kalina koralowa też jest na zielono niedobra, a potem tak mocno przejrzeje, jest już całkiem smaczna. Wiele tak owoców ma. Na przykład ligurs pospolity, także trująca roślina. Gdy owoce mocno dojrzeją, na przykład już tak przejrzałe są w zimę chociażby, powiedzmy, no to one zaczynają, na początku są takie niedobre, a potem są takie już słodkie. No i jest teraz pytanie, czy to, że są słodkie, to czy to oznacza, że już te wszystkie substancje antyodżywcze z nich zniknęły i są już jadalne? Trzeba by to sprawdzić i zbadać.
Ale moi drodzy, no taki Ligus pospolity, no to jest z rodziny oliw, moi drodzy, to jest wspólna rodzina z oliwkami, tak? Więc może się okazać, no surowe oliwki, jak ktoś próbował jeść, to też są niesmaczne. Dopiero po pewnym przetworzeniu nadają się do spożycia, więc może tak sobie pomyślałem, że w sumie mogę przyrządzić takiego ligustra w stylu oliwek, no i sprawdzić, czy to jest jadalne, tak? No bo na surowo jest trujące. Tu macie też taki ciekawy łopian. Ale to nie jest taki zwykły łopian. Zobaczcie, że tutaj jest taka pajęczynka dookoła. I jest to, moi drodzy, właśnie łopian, ale podpowiem, że ma coś wspólnego z pajęczynką. Zatem napisz w komentarzu, co to za roślina. Nie będę wszystkiego zdradzał i zabijał przyjemności z identyfikacji roślin. Sam zając. Zrobiliśmy pętlę i wróciłem tutaj po to, żeby nagrać się z kółki. No i znów ten zając siedzi. Znów ten sam zając. O, wyleciała.